Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Ori and the Blind Forest. Tak, Blind Forest, bo już powiem wam szczerze, czasami trochę mylą mi się lektury. Znaczy mylą mi się gry po prostu, która jest która. A mniejsza z tym. Póki co. I tak, dzisiaj będziemy zwiedzać tereny już po tym, jak udało się nam drugi, nie wiem czy da się nazwać żywiołem, ale ta drugie coś ogólnie, drugi aspekt świata, cokolwiek jak zwał, tak zwał, po prostu wiecie, oczyścić. I co? Ze względu na to i na to, że już niewiele też brakuje po prostu do, to mogę wam powiedzieć szczerze, do zakończenia gry, tak już tak na amen, że tak nazwę. Chciałbym się skupić właśnie znowu na eksploracji. Wiem, że niektórych z was może to irytować, że eksploracja zamiast czegoś pożytecznego, ale no. A i przy okazji teraz patrzcie, możemy tutaj łatwo wejść, zrobić co trzeba i tyle. Tylko dalej nie wiem, jak to otworzyć. Dobra. Pewnie coś źle robię i tyle. Ale no. Dobra, mniejsza o co. Naprawdę to jest póki co tajemnicą. Mam nadzieję, że przestanie być za chwilę. A, czyli w ten sposób tu powinienem łazić, a nie tak jak tam ostatnio robiłem. Dobra. Zrozumiałem. I teraz tak, jesteśmy tutaj, to teraz tylko tak chyba. Do tego miejsca. I tak, mamy wszystko odnowione dzięki temu. Tu teraz teleportacja do ruin, bo tam zostawiliśmy jedną rzecz dosłownie, więc te. A szkoda byłoby po prostu, no nie wiem, 100%ować, kiedy dosłownie wiem, co zrobiłem źle. I tak, to było tam przy początku w sumie. Czyli trzeba jeszcze trochę zawrócić, okej. Okej, chyba zepsułem trochę grę, ale niech będzie. Teraz już nic nie parzy, więc nie jest aż tak źle, jak było. I teraz to tutaj? Chyba tak, chyba tam. A, nic wielkiego, ale jednak. Dobra, dobra. Czyli to zaliczone, jeszcze tutaj oczywiście 100% nie ma, bo jest parę rzeczy, których nie udało się, ale no mniejsza z tym póki co. Nie jest to wielki problem. Dobra. W sumie nawet nie wiem, co mam wam mówić o tym wszystkim. Nie ukrywam, nagrywam to dosyć wcześnie. O poranku, jak na moje standardy nawet. Czyli inaczej mówiąc, no powiedzmy tak, zdarzało mi się nagrywać czasami o tej 5-6. Ale to tylko w dni, w które miałem wcześniej jakieś wyjazdy, czy jakieś zaltany byłem od wszystkiego. Znaczy od rana na wszystkie strony czy coś, ale no. Powiedzmy, że tak, to jest wcześniej na moje standardy, bo ostatnio już właśnie tego nie musiałem robić. I teraz w związku z tym, że nagle znowu muszę, to te, no nie jest najlepiej. O, dobra, to zobaczmy, drzewo na 100%, tutaj nie wszystko jeszcze się zrobi. Tutaj jestem w stanie stwierdzić, że może już jest 100%, tylko gra znowu czegoś nie uznała. Tutaj nie wiem. Ale dobra, mniejsza, wracamy do Doliny Wiatrów. I zobaczymy, co tam wyjdzie z tego. Więc tak, pierwsze co, to muszę potem wymyślić jeszcze, jak tam się dostać. I teraz tak. Zanim coś, to muszę, po prostu muszę, żebym nie był sobą, żebym tego nie sprawdził. Czy tutaj coś się zmieniło? Zresztą tego co widzę, co nie. Więc, a nie, dobra, zmieniło się. I to nawet bardzo się zmieniło. Szkoda tylko, że nadal nie wiem, jak to otworzyć. Z tego co kojarzę, co niestety standardowe metody nie działają. Nie wiem, może. Hm.
Nie, wiecie, to naprawdę nie wiem. I w ogóle. Dobra, Ability Cell, czyli teraz coś zapisujemy szybko. I jest jeszcze coś takiego. Tam wyżej są, ale... Na razie chciałbym, wiecie, chodzić po terenach mi już znanych, a nie wbiegać na jakieś... nieznane całkowicie. Nie, przecież tutaj nawet nie ma śladu, jako mógł to zniszczyć czymkolwiek, więc co? No niestety. Wygląda na to, że niestety jeszcze nie wiem, jak to rozwalać i... pewnie się nie dowiem. Tak. W ogóle jak tam ze skillami? Brakuje mi jeszcze tylko jednego. Nie ukrywam, to trochę takie niepokojące pod tym względem, że brakuje jednego skilla, a ja dalej nie wiem, jak większość rzeczy... No, co zrobić z większością przejść takich, tego typu? W szczególności, że ten skill to akurat... mniej więcej wiem, co oznacza i... Mogę zagwarantować, że to nie jest coś, co nam pomoże z takimi problemami. 99%, ale dobra. Mungrotto. Nie wiem, po coś tam tepam od razu, ale... Może warto zobaczyć, po prostu wiecie, czy nie ma tym teraz jakiegoś nowego przejścia, czy coś. A, i przy okazji, jak jeszcze przy tym jesteśmy, to można chyba dwa punkty skillów na coś wydać. W sumie te. Dobra. Mungrotto. O, mamy to. Mamy brakujące elementy. Więc w sumie dobrze już widać, gdzie zlepiłem. I o dziwo, to będzie łatwe do dostania, dobra. No to nawet nie będę czekał, idziemy tam po prostu. I co? Bierzemy brakujące ogniwo i cieszymy się z tego, że jest 100%. Czyli tutaj to było? Tak, tutaj. I czy mamy stówkę? Mamy stówkę, dobra. Zaczyna się robić coraz lepiej. I przy okazji to widzę teraz, że w sumie z tym moim suprocentowaniem nie trzeba było aż tak szybko pchać się na każdą lokację, bo tutaj im dalej jesteśmy w grze, tak naprawdę tym łatwiej się to suprocentowanie jest. Nie chodzi tylko o nasze skille, ale też o to, jak otoczenie zaczyna wyglądać. I dobrze idę? Nie, oczywiście, że źle. Bo jakbym mógł dobrze trafić? To nie tak, że byłem tu już wiele razy i chyba za każdym razem się tak samo myliłem. Dobra. Teleportacja w takim wypadku. W sumie nie wiem, gdzie teraz. Na bagna? W sumie czemu nie, na bagna możemy pójść zobaczyć, co jest nie tak. Kto wie, może znajdziemy tam też już wszystko na 100%. I tak, ja wiem, że niektórzy z was pewnie by chcieli zobaczyć odcinek, w którym bym kontynuował przygodę, robił dalej różne rzeczy, nie tylko jakieś... Jakby to nie twój nazwać, no bezsensowne łażenie po to, żeby zbierać procenty... A, to było to miejsce, no tak, dobra. Ale wiecie, no... Skoro i tak już raczej za szybko nie będę wracał do Uriego po raz kolejny... To dla mnie byłoby fajnie mieć już po prostu zaliczone tak... Na 100%, czy tam jakiś po prostu naprawdę dobry poziom ukończenia. Niestety obawiam się, że prawdziwego 100% to tutaj nie zdobędę. I tak, tam mamy też dużo rzeczy do zebrania po drodze. Ale to za chwilę, najpierw idziemy tędy, tutaj górą, potem tak. Nie no, na spokojnie chyba zabierzemy wszystko, już jak tak patrzę. I tak wiem, że patrzam to jest błędne. Powinno się mówić patrzę i w ogóle, ale no ja to, ja. Chyba już przywykliście do tego, że ja gadam inaczej niż trzeba i po swojemu. Dobra. Przy okazji patrzcie, jakie ładne miejsce. Ostatnio to aż tak ładnie nie było. Dobra, to już rozumiem, czemu tego nie mieliśmy zrobionego. Oczywistość teraz dla mnie z perspektywy kogoś, kto już to ogarnia. Wcześniej nie było to aż takie oczywiste. Dobra. Teraz następna rzecz jest trochę dalej, ale to nie problem. Dobra. Cześć macka, pa macka. To jest tutaj. Z tego co widzę, tu akurat nie dostałem wiatru, który mi pomoże. Ale go nie potrzebuję, mam piłeczkę do ping-ponga. To jest wystarczająco dobrym wsparciem, żebym właśnie tutaj się dostał. Tam. Jeszcze więcej życia. Inaczej mówiąc, mam 10 na 12 życia. Nie, nieźle. 75%
100% gry, czyli 75% kończenia i w ogóle, dobra. Cześć Macka, pa Macka. Cześć wróg, pa wróg. Teraz tak, tutaj? Serio, takie coś? Przecież to oczywiste było. Czemu tego wcześniej nie zabrałem? Dobra, nie wiem, po prostu... Można najłatwiej to powiedzieć, tak, zlamiłem i tyle. Dobra. Tego też nie zabrałem prawdopodobnie przez lenistwo albo pośpiech czy coś. Teraz już zebrane, więc jest dobrze. I teraz tak, którędy? No tu też trzeba będzie zajrzeć, ale... Powiedzmy sobie szczerze, jakoś szczególnie mnie się nie chce się teraz. Akurat w tamto miejsce najpierw zabijmy się tu, bo mam bliżej przejście, potem jakieś przeteleportowanie się czy coś. O nie, to jest to miejsce. Dobrze, że mam już takie skille, bo inaczej mi się wkurzą ten promień pewnie i to aż za bardzo. A, dobra, wracam do jednej z pierwszych lokacji. Nawet już nie pamiętam, jak to wiecie, jest z układem. I nie ukrywam, trochę brakuje mi tego, co było w dwójce, że tam nie mieliśmy mapy z automaty... Wiecie, z automatu. Nawet się trzeba było aktywować kamieniem, żeby widzieć całość. Tylko, no wiecie, że samemu da się odkrywać to wszystko. Brakuje mi tego, że nie ma tej takiej mapy, jak to było w dwójeczce, wiecie. Trochę to na Hollow Knighta można powiedzieć, że to jest styl, ale... No tam jednak było czuć bardziej... Bardziej takie, powiedzmy... Nie wiem, jak to nazwać najłatwiej. Życie z mapą to jest takie trochę złe określenie, ale no, że... Mapa była czymś więcej niż tylko po prostu... A, bo tutaj się pokaże wszystko i tyle. Dobra. Kolejne żyćko. Tym samym brakuje nam jednego. Jestem w stanie po prostu powiedzieć, że można dzisiaj już zdobędziemy wszystkie. Okej, okay, dobra. Tutaj jeszcze są jakieś rzeczy. No, co? Najpierw jednak pójdźmy tam wyżej, nie przejmując się niczym. I mi zabijmy ognistego gluta, który mnie zaczyna wkurzać swoim wybuchaniem częstym. Dobra, tutaj akurat wiem, co trzeba zrobić. I to naprawdę nie jest trudne, żeby tutaj się akurat domyślić. Jak wiecie, jakby same kolory, to było za mało. To po prostu jeszcze aż tak idealnie i... Idziemy do jakiegoś terenu, na którym mnie chyba nie było jeszcze. Tak. A, dobra, wiem gdzie idziemy. Powiem wam szczerze, że to jest akurat miejsce, do którego później przyjdziemy, więc tym się nie będę musiał przejmować. Tak, więc teraz gdzie najlepiej i najszybciej? Dobra, wiem, już widzę. Dobra. Dobra. O, no proszę. Zamknięte. Ciekawe. Dobra, teraz trzeba tylko sprawdzić, które jeszcze tutaj nie... Nie wbiłem, chociaż trzeba było wbić. Bo nie ukrywam, jestem pewien, że tutaj coś jeszcze może da się powciskać, żeby tam zrobić, ale... Oczywiście, ja tego nie zrobiłem i teraz nie wiem przez co. Chociaż... Dobra, powiem szczerze, nie jestem taki pewien, czy jest coś takiego na pewno. Okej, tu byłem, tam mnie nie było. W sumie nie do końca wiem, dlaczego mi tam nie było, ale okej. Dobra, trochę na hama i prostaka, że tak to nazwę się tu dostałem, ale ważne, że się dostałem. A, to tędy powinienem. Dobra. Tylko ponownie jest kamień, którego nie wiem, jak rozwalić. Powiem wam szczerze, że jest takie... Moim zdaniem kiepskie rozegranie, że po prostu są te kamienie i nawet nie wiadomo, jak to zniszczyć. Żeby nie było, ja podejrzewam, że tam te
trzeba będzie jakoś znaleźć te zielone stwory, żeby to przeforsować jakoś, ale... Wiecie, no nie ma ich tutaj, więc tak dla mnie to jest też takie ciężkie, żeby stwierdzić na pewno. I dobra, mam 4 punkty. Jak widzicie, brakuje nam 6, żeby mieć tutaj już wszystko. I akurat tu powiem szczerze, chcę wziąć jeszcze tą zdolność. Ostatnia może nie aż tak bardzo, ale to jest akurat super potrzebne. No patrzcie, potrójny skok, no... Teraz to już będzie naprawdę przyjemnie się zwiedzało wszystko. Dobra. No i nadal nie odpowiedziało to mi na pytanie, co jest nie tak z tym miejscem. Niestety. Pewnie naprawdę pomijam jakąś oczywistą oczywistość. Gra się ze mnie wręcz będzie śmiała, że jakim cudem mogę być takim idiotą, nie łopem w ogóle. No ale cóż. No niestety jestem. I nic z tym nie zrobię. Bo tu jest ten kamień mapy. Ej, no cóż. Źle mi z tym, że muszę to zostawiać. Co, naprawdę, nie żartuję. No. Mój zmysł stuprocentowiczo, no... boli wręcz. Ale co ja mogę... Dobra, dzięki. Dzięki, mój zmyśle, pokazywanie sekretnych przejść. Jesteś... wspaniały. Nareszcie. Nareszcie nie muszę się obawiać o to, że... Ej, że będę pomijał coś. Co mogę zrobić w tym momencie. Dobra. Cześć pająk, papająk. O nie, groźny. Dobra. I woda. Na szczęście mamy już oddychanie pod wodą i inne rzeczy. I co my tu mamy? Chyba kulka umiejętności. Tak. Zdecydowanie kulka umiejętności, więc no. Dobra. Oczywiście zawsze nie jest 100%. Pewnie to też się zalicza do tego wszystkiego, dziwo. Ale tak. Tu już zrobione, to teraz stepnijmy się w sumie w okolice drzewa. Tylko gdzie jest najbliższa typajka. Najbliższa typajka. Ojej. Dobra. Więc to może lepiej będzie się na piechotę, po prostu pójdę do tego drzewa. Będzie szybciej. I od razu mówię, mógłbym to niby wycinać, ale jestem zbyt leniwy. To serio wam mówię, wybaczcie, że nie będę tego wycinał, ale... Wiecie, wstałem bardzo wcześnie z konieczności, że po prostu dzień jest dla mnie dosyć zalatany. Chciałem w sumie jest, będzie raczej, w sumie ciężko mówić, że jest, skoro to dopiero będzie przyszłość, ale no, mniejsze. Porozum źle, chyba. Co? Definitywnie porozum źle. Ale dobra, tutaj też w sumie jest tepajka jakaś, to... Nawet jeśli nie chcę czy coś jeszcze tutaj zwiedzać, to mogę pójść w ten sposób. Cześć zielony, pa zielony. Dobra. No chodź zielony, chodź, 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 chodź. I co, tutaj można zwiedzać, wszystko zbierać, ale... No na razie naprawdę niczej potrzeby. I mówię szczerze, będziemy tu jeszcze na pewno, więc tak. Póki co nieco. Lepamy się do drzewka, spokojniej. Stuprocentowanie leci naprzód. Dobra. Dobrze. I teraz tak. Pierwsza sprawa to tutaj, co ciekawe, udało się coś pominąć. No ale akurat coś nie dziwię. Żeby to zdobyć, to trzeba mieć albo wzrok, albo po prostu wymyślić sobie i już mieć dostęp do tego. A do tego dostępu akurat nie miałem. Dobra. O. A tej sekwencji nie pamiętam. No dobra, jednak pamiętam. Ale nie kojarzę, że ona była aż taka... łatwa. Dobra. Dobra, kolejna kulka umiejętności. Dobrze ukryta, ale w sumie łatwo było się tu dostać. I teraz tak, jako że już mam 3, co... W sumie czemu nie? Zmniejszy otrzymywane obrażenia. Tak. Nie ukrywam z moich wspomnień z tym miejscem. Wydawało się ono trudniejsze. Ale cóż, teraz to jesteśmy też potężniejsi, więc nie ma co się dziwić. A, dobra, tutaj będzie jedna rzecz.
Ale najpierw zajmijmy się tym, co jest u góry. Tam w ogóle byliśmy? Nie, nie byliśmy. Czyli dobrze kojarzę, że co jest. Może, no bo dobra, może dobrze kojarzę, gadam jakieś głupoty. Pewnie kwestia tego, że mało spałem. Czy coś? Okej. Okay. Chcesz dać. Widać, że to nie tędy. Dzięki, żabę. Cześć, inny żabę. Weź przeciwnik, ma przeciwnik. I co my tutaj musimy zrobić? Pewnie nic szczególnego. Słaby rzut, poproszę Ori. Dzięki. Okej. Okay. Nie wiem, co to dało, ale... Tak, tak, dobrze, że to zrobiłeś. Okej, okay, dobra. Czyli tu było przejście. I jesteśmy przy... W sumie przy komórce umiejętności. Przy czym? Tak, przy komórce umiejętności. I chyba nawet wiem, na czym będzie polegało to pseudo wyzwanie, żeby zdobyć tą komórkę. No. Słabszy rzut. Trzeba coś słabszego rzucić. Chociaż nie nazwałbym tego prawdziwym wyzwaniem. Dla kogoś tak wyćwiczonego już w takich sztuczkach jak ja. Dobra, zapis. W sumie wiem, że spamie niepotrzebnie pewnie nawet, ale... Tak już mój styl. Brawo. Nie, 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 nie. Dobra, dobrze, że mam potrójny skok, na ciebie tutaj pewnie nie wrócił. Dobra. Tutaj są cztery potrzebne. A, można było iść na skróty. Okej. Okay. Dobra, teraz tylko kamień tam zepchać i będzie easy. Oczywiście kamień ma magiczne właściwości antylaserowe. Jako jedyna substancja w całym świecie Uriego, kamień ma naprawdę niezastąpione funkcje antylaserowe. Potrafi zablokować laser przez nieskończoną długość, czy nieskończony okres czasu. No wiadomo, o co chodzi. Więc mniejsza z moim gadaniem. Komórka magiczna. Zresztą to jest chyba... Nie, nieważne, ja nie pamiętam teraz nazwy. Dobra, załatwione. To teraz tak najbliższy... Okej, najbliższy teleport jest przy drzewie, potem się trzeba tepnąć tutaj. Blackrot Burrows, czy Burrows, czy coś tak, dobra. Chyba, że... Nie, tutaj jeszcze przecież coś mieliśmy, tak, zapomniałem. Dobra. Jeśli tutaj też coś mieliśmy jeszcze pominięto, to... No niestety, ale... To ma dla mnie większy priorytet niż kolejna nowa lokacja. O, dobra. Idziemy tędy, tak. Teraz tu w dół chyba? I mam nadzieję, że mój zmysł wykrywania tajnych przejść, który wykupiłem Oriemu za dużo punktów, pokaże mi, gdzie to jest. A nie, dobra, to nie zmysł, tylko tutaj po prostu nie mogłem wcześniej się dostać. Chyba to wszystko tłumaczy, czemu tego nie miałem. Dobra. I mamy 99%. Oczywiście. 99. Wiecie, co nie tak, że można mieć 100%. Musi być 99. A, dobra. Dobra. Tak. Chociaż może jeszcze jestem w stanie zrozumieć, czy jest 99, chociaż prawdopodobnie nie. Okej, okay, w ogóle patrzcie, pół obrażenia od kolców. Przecież to jest śmieszne. Ta lokacja naprawdę jest strasznie łatwa. Trzeba się dziwić, jako, że to jest pierwsza lokacja, to musiała być łatwa. Dostosowany do Oriego, który miał wtedy... Ile? 3 punkty zdrowia? Tak. Chyba tak. Dobra. Nie skupiajmy się na tym za bardzo. Ori, nie robimy tutaj tych sztuczek. Lecimy po prostu znowu pod drzewo. W sumie byłem ślepy, nie zauważyłem, że jest tam jeszcze w pobliżu drzewa, wiecie, jeszcze jedna znajdźka. Dobra, trasa? Tak, dobra. O nie, to mnie bije. Oj, dobra. Ja naprawdę, te moje komentarze dzisiaj, gadanie jest bardziej drewniane niż zazwyczaj, więc chcę. Nie świadczy dobrze. Ale dobra, mam nadzieję, że to przeżyjecie jakoś.
I jak jesteśmy znowu pod drzewem, to nie ma co czekać, czy gdzieś będzie jakieś bajorko, do którego... Ha. A, dobra, jest zamknięto. Dobra, to też tłumaczyłoby, czemu się tego nie otworzyłem, nie zrobiłem. Dobra. Nie był tematu, po prostu byłem leniwy, ślepy, głuchy czy coś i nie zauważyłem oczywistego miejsca. Nawet nieukrytego. Dobra, to teraz banzai. Dobra. Nie wydaje się być jakoś trudne, nic. Dosłownie tylko takie... Na podstawy logicznego myślenia tutaj to jest. Okej. I teraz tak, są dwie trasy. Te powiem, na co mi to. I oszukamy system, rzucając kuleczkę. W sumie powiem szczerze, to jeśli trzeba było mieć kulkę po to, żeby móc w ogóle tu wejść, to zatem czemu zrobić takie przejście? Przecież każdy by skorzystał z tej opcji. No i zostały tylko te dwa rzeczy, których nie jestem w stanie podnieść obecnie, bo jestem zakupiony na to. A dobra, chyba rozumiem, po co to jest. Pewnie procent odkrytej mapy też się wlicza do tego, jaki jest procent tego. Ukończenia, więc tak, trzeba tutaj, tak. Oczywiście, co z tego, że to jest całkowicie zbędne. Dobra, jeszcze raz, oczywiście, bo tak trzeba. O nie, zgniotło mnie. Ale dobra, mam wszystko odkryte, widoczne, hura. Można iść. Dobra. Zapomniałem o tym, że tutaj też są te wszystkie wredne zagniatacze. Dobra. Dobra. Jest dobrze, chyba to już koniec. Czy jeszcze jedne będą? Nie, to, dobra, to już koniec. Dobra. Super, super. W sumie można powiedzieć w ten sposób, chyba że kolejna lokacja była ukończona. A czyli nadal 98. Nawet nie rozumiem czemu, bo w sumie patrząc na to wszystko, to już... Miałem chyba tam wszystko zrobione, co się dało. Ale dobra. Jak mówię, mi zależy na tym, żeby po prostu wyzbierać wszystkie znajdźki i inne tego typu rzeczy, a nie żeby... Po prostu pisał 100%, bo jak wiadomo, z tym pisaniem 100% jest różnie. Dobra. Horrorfields. A, to jest tutaj, dobra. To jeszcze nie, jak mówiłem. Tutaj to są pod drzewem, to w sumie byliśmy. Brakuje tylko tutaj tych rzeczy. Mhm. Też da się zrobić. I w sumie chyba to jest jedyne miejsce tak logicznie, do którego mogę pójść, wiecie, po to, żeby coś 100%ować, bo reszta widzę, że jest naprawdę w dobrym stanie 100%ując. No wiecie, w sensie, że... No chyba jestem zmuszony tutaj powrócić, naprawdę. Tak. Dobra. Dobra, zamknąłem tym razem dowody. Jak to wystuprocentujemy, to prawdopodobnie na tym zakończymy spotkanie, bo w sumie... No poszło nawet dobrze. No i następny odcinek... Być może będzie już tym ostatnim. Chociaż znając życie, to jeszcze z 5 ich może nawet wyjść, patrząc na stopień mojej lamy. Dobra. I ta przyjemna muzyczka. No to było pierwsze na pewno z tych takich spokojniejszych muzyk, które udało się nam usłyszeć podczas grania w Oriego. Wiecie, w sensie w jedynkę, żeby nie było u dwójce tam. Pamiętam, że soundtrack też był super i tak dalej, ale
Dobra, może nie będę opowiadał, bo w sumie będę gadał głupoty. Patrz na to, że po prostu nie pamiętam za dużo aspektów. Tak. Co? To było takie po prostu przejście, które pominąłem. To już naprawdę jest szczyt idiotyzmu, jak ja mogę coś takiego pominąć. Naprawdę, to nawet nie jest w moim stylu, żeby aż tak oczywiste rzeczy pomijać. Dobra. Okej, czyli to jest załatwione. Teraz, dobra, to są wiatry, to teraz można spokojnie polecieć po komórkę magiczną. Czy jak to inaczej nazwać, to nie wiem. A, energia po prostu. W sumie ja byłem ślepy, że tyle razy już miałem okazję, żeby to przeczytać i zobaczyć, co tego do tej pory nie zrobiłem. Dobra, cześć pirania, pa pirania. I teraz proszę pokazać kolejne oczywiste miejsce, które pomniałem. A, nie, dobra, tutaj trzeba znaleźć też naszego ulubionego ognika. Świetlika ognika i go rozjaśnić. Czyli inaczej mówiąc, nic wielkiego. Tylko na tamten moment po prostu nie miałem dostępu do umiejętności. I to tyle w sumie w temacie. Chociaż nie. Tutaj nie idę. Póki co. Najpierw chcę sprawdzić, co jest tam. A, dobra, tu jest powrót. Dobra, znowu polazłem naokoło. Dobra, mamy jedną rzecz, teraz tylko druga kwestia. Tamten górny. Mam pomysł, co można spróbować zrobić. Wątpię, żeby to zadziałało. Ale uwaga, uwaga, to będzie szczyt kreatywności. Oczywiście, że nie zadziała. Nie, wiecie co, to teraz już tak nie żartując, ciężko mi stwierdzić, co zrobić, żeby tam się dostać. Bo stąpnięcie tak w dół, kiedy jesteście tutaj czy coś, nie pomoże z tym. A innego wyjścia tam nie widzę. Dosłownie, no, innego sposobu nie ma. Chyba, że coś z tą macką, jakoś sprytnie, ale... No, ale to trzeba byłoby, nie wiem, jak ten pocisk wyrzucić czy coś. Nie, wiecie co, takie rzeczy są nawet niemożliwe. Po prostu... No po prostu niemożliwe i tyle. No cóż, wybaczcie za takie... cięcie, przerwę, ale... musiałem zrobić jedną szybką rzecz, na czym będę uciszyć psa, bo zaczął szczekać. I tak, no... naprawdę... Nie mam żadnego pomysłu, co można z tym zrobić, więc... Pozwólcie, że... Odpuszczę sobie może, jeśli kiedyś wpadnę jakiś pomysł, bo... Może inaczej, jeśli kiedyś gra... Wytłumaczy mi, co tam trzeba zrobić, albo ktoś mi wytłumaczy, co... Tam wrócimy, a póki co, no... Chyba udało się zrobić... Co tylko mogłem w tym miejscu. Ty... Nie, naprawdę, no patrz, no, wszystko zrobione, no. Po prostu... Chyba naprawdę już... Poza tym jednym miejscem tutaj, który jest w Sunken Glades, zrobiliśmy co się da tylko. Dobra. To jeszcze do Sunken Glades w takim wypadku, czy Sunken Glades, jak zwał to wzywał. Wiecie, jak tam już rozwiążemy sprawę, to tym zakończymy naprawdę spotkanie, bo w sumie nie ma sensu dłużej tego ciągnąć. Serio? Ja tam byłem, a nie otworzyłem tego przejścia. Jaka ze mnie lama. No cóż, w takim wypadku trzeba iść jak zwykle naokoło. I brawa dla mnie za to, że jak zwykle nie pomyślałem, co by się bardziej płaciło zrobić. Mhm, dobra. I teraz stąd, co? Nie ten przycisk. Czy jest jakieś sekretne przejście? A, dobra, tak, było faktycznie. Chociaż nawet byłem przecież.
I teraz tak, gdzie miałem się udać? Bo już nie pamiętam. A, tam, dobra. Jeśli tam, to w sumie szybciej będzie chyba teleporterem. Tak. Wiem, że tak dużo skakania, ale... O, nawet nie będę może wiedzieć, co póki... Nawet mam w ten sposób to robił, tylko... Wyszukam tego teleportera, do którego chciałem iść, żeby to było blisko. O, tam. Dobra. Zelczone. Zelczone po prostu. I w sumie już na ten moment mogę powiedzieć, że... Mam nadzieję, że wam się podobało, że... I w ogóle mimo mojego drażnionego gadania. Bo ja jestem naprawdę... Zadowolony z tego, że jakkolwiek udało mi się to wszystko zrobić, mimo... No... Mogę wręcz powiedzieć, nieludzkiej godziny. W sumie... Kiedyś dla mnie to było takie... No okej, okay, a teraz to w sumie... No bez przesady. Serio? Tak sobie tam leżało, a ja to... Ech, tego nawet nie brałem. To jest zupełnie pierwsze miejsce w grze. Jak mogłem pominąć coś tak oczywistego? Dobra, ale mniejsza z tym. Zrobiliśmy, co mamy zrobić. Mamy 100% w niektórych miejscach, w innych 90 parę. Może, nie wiem, dlatego, że kamienia mapy nie aktywowałem czy coś. Ale mniejsza z tym. Jutro... Jezu, jakie jutro... No, już się plączę we wszystkim, prawda? Ja nie powinienem o takich godzinach nagrać, ale tak, w następnym odcinku idziemy z powrotem do Sorrow Pass, czym w sumie po raz pierwszy, tak pełnoprawnie. Spróbujemy osiągnąć wszystkie umiejętności, zebrać wszystko na 100% i może ukończyć nawet grę. A póki co, to naprawdę już byłoby na tyle. Dziękuję wam za uwagę, wybaczcie za moje drobne gadanie i bycie idiotą. I po prostu do zobaczenia już za tydzień w kolejnym odcinku. No i trzymajcie się. Hej, hej.